Ania rozegrała 5 rund golfa i jej najniższy wynik wyniósł 80. W golfie im niższy wynik, tym lepiej. Wyniki pierwszych czterech rund i rundy z najniższym wynikiem pokazane są na poniższym wykresie kropkowym. Widać tu wszystkie wyniki. W tej rundzie Ania osiągnęła wynik 80. Tutaj jeden raz osiągnęła wynik 90. Jeden raz wynik 92. Jeden raz 94. I jeden raz wynik 96. Okazało się, że Ania złamała reguły gry, w rundzie, w której osiągnęła 80 punktów. Pewnie chciała coś oszukać, ale jej nie wyszło. I wynik ten został usunięty z tabeli wyników, czyli ze zbioru naszych danych. 80 już tutaj nie ma, zostały tylko wyniki z pozostałych czterech rund, jak usunięcie najniższego wyniku wpłynie na średnią i medianę. Zastanówmy się najpierw nad medianą. Mediana to liczba środkowa. W tym zbiorze danych mamy 5 punktów pomiarowych, 5 danych, i w takim układzie środkowy wynik to będzie ten, który ma z lewej strony dwa inne punkty, i z prawej również dwa inne punkty, czyli tutaj mediana wynosi 92. Ile będzie wynosić mediana, jeżeli pozbędziemy się tego wyniku po lewej, tego najniższego? Mamy teraz 4 punkty pomiarowe, 4 wyniki. Jeżeli szukamy mediany, czyli wartości środkowej wśród parzystej liczby danych, to musimy spojrzeć na dwie środkowe liczby, bo w środku szeregu o parzystej liczbie danych nie ma żadnej liczby. Środek leży pomiędzy wynikami. Te dwa wyniki leżą w środku: 92 i 94. I musimy obliczyć średnią z tych dwóch liczb. Średnia, w tym przypadku jest to średnia arytmetyczna, leży w środku odległości pomiędzy tymi dwoma punktami. Czyli mediana w tym przypadku wynosi 93. Czyli. W takim przypadku jak ten, usunięcie jednego najniższego wyniku z naszego zbioru danych zwiększyło wartość mediany. Wartość mediany wzrosła. Zastanówmy się teraz, co się stanie z wartością średniej, jeżeli ten najniższy punkt usuniemy. Jeden ze sposobów na podejście do takich rozmyślań, nawet bez żadnych obliczeń, może być taki. Jeżeli usuniemy z danych wartość, która jest mniejsza od średniej. Wartości średniej jeszcze nie obliczyliśmy, ale najmniejsza liczba w zbiorze danych zawsze jest mniejsza od średniej. Wartość średniej zawsze leży pomiędzy skrajnymi wartościami, czyli w tym przypadku musi być mniejsza niż 96 i musi być większa niż 80, czyli 80 jest mniejsze od średniej. Jeżeli usuniemy najniższą wartość ze zbioru danych, to średnia wzrośnie. Można to rozumieć intuicyjnie, nawet bez obliczeń. Na podobnej zasadzie, jeżeli ze zbioru danych usuniemy wartość, która jest większa niż średnia, to średnia w wyniku takiego usunięcia zmniejszy się. Zweryfikujmy to w sposób czysto matematyczny. Obliczmy najpierw średnią w tym pierwszym przypadku: 80, dodać 90, dodać 92, dodać 94, dodać 96. To są wartości wszystkich naszych danych. Dodajemy 2 dodać 4, 6, dodać 6, 12 1 dodać 8 to 9, czyli tu jest 9, a tu jeszcze 4 kolejne dziewiątki, 5 dziewiątek, czyli razem 45, 452. Taka jest suma wszystkich wyników gry we wszystkich rundach. I teraz dzielimy to przez liczbę rund, czyli 452 dzielimy przez 5. 5 nie mieści się ani razu w czwórce. W 45 mieści się 9 razy. 9 razy 5 równa się 45. Odejmujemy 0. Spisujemy dwójkę. 5 mieści się w dwóch 0 razy. 0 razy 5 równa się 0. Odejmujemy i mamy resztę 2. Czyli w tym przypadku średnia wynosi 90 i 2 piąte. Czyli średnia na wykresie jest mniej więcej tutaj. Jaka jest średnia

Dzielimy przez liczbę wyników, czyli przez 4. Mamy teraz 4 punkty pomiarowe, a nie 5, jak przed usunięciem 80. 372 podzielone przez 4. czwórka mieści się w 37 9 razy. 9 razy 4 równa się 36. Odejmujemy 1. Spisujemy 2. czwórka mieści się w 12 dokładnie 3 razy. 3 razy 4 równa się 12 i reszta 0. Średnia, tak samo jak mediana, wynosi 93. Widzimy, że mediana zmieniła się z 92 na 93, zwiększyła się, a średnia zwiększyła się z 92,5 na 93, również wzrosła, ale średnia zwiększyła się bardziej niż mediana. Zwiększyła się o więcej. No, i ma to sens, bo ta wartość leżała daleko, daleko poza tymi czterema punktami, więc jej usunięcie znacznie zmienia wartość średniej. Zobaczmy, czy jest jakaś odpowiedź, która potwierdza to, do czego doszliśmy: zarówno średnia, jak i mediana zmniejszą się nie, zarówno średnia, jak i mediana zmniejszą się nie, zarówno średnia, jak i mediana zwiększą się lecz średnia zwiększy się bardziej niż mediana. Tak dokładnie jest. Wartość średniej wzrosła z 90,25 albo 90,4 do 93, czyli wzrosła o 2,35. A wartość mediany wzrosła tylko o 1. To jest prawidłowa odpowiedź.